Serwus, z tej strony Jasiek i witam cię w kolejnym odcinku gry The Walking Dead. Powracamy do Lee, który wyszedł przed chwilą z kanału. Mam nadzieję, że też wyjdzie z kanału życiowego, w jakim się znajduje. I dotrze do Clementine. No bo nie ukrywajmy, ale kto jak kto, ale ja mogę dać jej najwięcej bezpieczeństwa. No na pewno nie Ben. Bena to moglibyśmy usunąć z tej gry i by się nic nie zmieniło. O! Co to był za znak? Czy to było... O kurde, ty. Czy my znaleźliśmy właśnie magazyn ze snów? Ty, to jest chyba raj. Tak wygląda raj postapokaliptyczny. Wchodzisz, a tam półeczki pełne, nie? I znając życie, są tutaj też drożdże. Ja spojrzę sobie, o kurde. Schron przeciwatomowy. Nice. No to taki Tadeusz Norek ma co robić, jak jest w takich kanałach, nie? Chyba ktoś tu mieszka. O. O matko, to kto tutaj mieszka? Mam nadzieję, że to nie ci z Crawford. Nie wiem, jak tam się nazywała ta dzielnica. Nazwijmy ich z wyrolami, bo zabijają dzieci i kobiety i starszych i innych. O! Okej. Co jest? It's all right. Oni wyglądają jak właśnie ci... Nie wyglądają na tych z wyroli. Bo są to starsze osoby, są tutaj też kobiety. Co my właśnie znaleźliśmy. Dobra, czyli wy jesteście po naszej stronie. Nie. Powiedz mu, że jesteś z Makon. Dokładnie. Może ta kobieta, którą spotkaliśmy, jest właśnie stąd. O kurde. Ma brata z Makon. To być może zna nas i wie, że byliśmy skazani przed tą apokalipsą za zabójstwo. Vernon, what do you think they'll do if they find out we're down here right under their feet? Nie rób tego, nie strzelaj, królewiczu. I'm sorry, friend. Can't take the risk. Look, you don't want to do this. Let's talk, okay? Powiedz mi. What's to talk about? You won't even tell us who you are. No powiedziałem, kim jestem. Jestem Lee. Dokładnie. Opowiedz całą swoją historię. Nie podchodź do niego, nie podchodź. Przecież strzeli. Niech wie, że ma przewagę nad tobą. No bo zresztą ma pistolet. Nie strzelaj. Błagam cię, królewiczu mój kochany. Nie bierz, nie, spokojnie zabierz pistolet. Czy ja mogę po prostu nic nie robić? Przepraszam bardzo. Byłem totalnie uległy. Byłem uległy jak Anastazja w 50 twarzach Greya. I nic. To co ja teraz muszę zagrać totalnie inaczej, inna strategia? Ale to jest mocne, wchodzisz, a tutaj takie oczy wyłupiaste na tobie, gościu szybko pistolet. To jest za mocne. Jak to zrobić, ta baba? Ta baba wszystko tak podkręca. Dobra. Dobra, tak zrobimy, pójdziemy. No i ta baba, kurde, no i po co się wtrącasz? Mieliśmy fajną rozmowę, ja pomiędzy... O, może tak podejdźmy. Więcej szczegółów, że łódź, jaki mieliśmy cel. No, wiem o tym. Co jest z nią? Ona też jest z wyrolem. Nie rób tego, gościu, nie słuchaj się jej. Adam też się kiedyś posłuchał Ewy. O, to może być dobre. Co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Mogę tylko chwycić za ten pistolet. Vernon, what the hell are you doing? Czekajcie, ja to muszę przetrawić, bo ja po prostu nie wierzę. Byliśmy ulegli, zastrzelili nas. Wystarczyło mu po prostu zabrać pistolet? Tak ma wyglądać kłótnia? Jak napadnie cię gościu jakiś, nie wiem, będziesz stał na przystanku autobusowym, oczywiście jak już nie będzie tego wiadomo czego, nie mogę tego powiedzieć, bo mi zdemonetyzują film. Zresztą mi tak zdemonetyzują, bo pewnie zaraz kogoś zabiją, jakieś flaki się poleją, nieważne. No już widać było pistolet. No ale nie mogę mówić tego słowa, ale jak będzie potem, będzie stali na przystanku, napadnie was bandyta i powie: dawaj chłopie, to co masz, to wy podejdźcie do niego. Powiedzcie mu już spokojnie, zabierzcie mu nóż powolutku i on nie będzie wiedział o co chodzi, nie? Bo przeważnie wszyscy ludzie mówią: dobra, już daję. Albo uciekają, albo coś. A tak to zaskoczysz ich. Mówię wam, to jest jakby poradnik survivalu. Ja wszystko co widzę w tej grze zastosuję w prawdziwym życiu. Ja już jestem przygotowany na apokalipsę zombie. Vernon! I ta teraz zasłania cię ciałem? Spokojnie, o! Ale mamy pistolet na później, o! On też może mieć broń. Nie celuj tylko w nich. Gdybym był z Crawford, to teraz już bym cię zastrzelił, bo mam twój pistolet. No widzę, że sami starcy. Ale zapulsowałeś teraz. O kurde. Masakra. No, z jednej strony rozumiem z tym Crawford, ale z drugiej strony, kurde, dzieci też zabije. W ogóle... są bezbronni ludzie. A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here and get back to my own people. Oj tak. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. O, to się przyda. Those sewers are like a damn maze. Any chance? Nie, no sami tam nie wchodzimy, I'd like to help you, but we've all got our own problems. No to ej, przed chwilą mi chciałeś pokazać jak tam się dostać, a teraz... Besides, why should we help you? Look, sorry if I scared you. Nie będziemy ich straszyć, nie będziemy ich kłamać. Back to Clementine. She's your daughter? O. Kurde. To jest mega niezręczna sytuacja, jakby... No dobra, no, nie będziemy jej kłamać, nie? Musimy być szczerzy. Ale kochany, już go lubię. Natomiast ta babka to jest jakaś... jakaś nienormalna. Trochę się o ciebie boję. O kurde. Jakie miłe to towarzystwo. O. Ten tylko kiwnie głową. Nie przytulisz kolegi? To może być ostatni raz jak go widzisz. Tutaj biedna schorowana babcia. Jejku. Czemu my porwaliśmy tego gościa, żeby nam pokazał trasę? Przecież... jak on umrze, no to oni tam też wszyscy umrą. Ty, ale doprowadził nas już? Tak, o, po prostu, ja przepraszam bardzo, ale ja myślałem, że będziemy iść przez te tunele i tak dalej. Będę musiał jeszcze kilku zombiaków zniszczyć, a to się okazało, że to było takie proste. A gdzie jest Clementine? Ej, gdzie jest Clementine? Gościuwa, tutaj nic nie ma. Oh, hey, you made it back. Gdzie jest moja... no, prawie córka. He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? To ja nie próbowałem cię załatwić. Gdzie jest Clementine? She's around here somewhere. Relax. Nie. I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. Ja to znowu gdzieś poszłam. Ja pierniczę, muszę jej jakiś chip zainstalować, nie wiem, jakieś kajdanki. To jest straszne, że ta Clementine tak ucieka. A to jeszcze nawet nie jest nastolatka, to jest 8-latka. Jak ona będzie się buntować nam, będzie taką nastolatką, no to mamy przerąbane. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. O nie, zaraz się zamieni w zombiaka. Jeszcze tego brakowało. Dobra, Panie lekarzu, pan już ma... Chociaż ty, panie lekarzu! Właśnie. Chodź, pomożesz nam z Omidem. Macie jakieś leki? Chociaż kurde, jak byliśmy tam w bunkrze, mogliśmy pomyśleć o tym. Ja się boję, że zaraz się coś mu stanie, że Omid się zabije. No dobra, no, robię to z własnej woli, nie? Dobra, panie lekarzu, pan spojrzy. Ty go pilnuj. Pilnuj, pilnuj. Bo on już może być, wiecie, martwy. O, a teraz będziemy ich bohaterem, dobrze, tej pary. No bo początek mieliśmy taki sen. Pewnie, rozumiem. Ja mu ufam w 100%. Doprowadził mnie tu, nie zastrzelił mnie. No, za drugim razem, co prawda, nie zastrzelił, ale jesteśmy jak kot. Tak jak kot, 7 żyć. Clementine! Gdzie się schować? Do gabinetu? Może poszła? Taki gabinet to fajna sprawa. Nie wiem, czy dziewczynka by chciała tutaj pójść. Ja... Pierwsze, co bym zrobił, to tutaj przyszedł. O! Co no? Myślałem przez chwilę, że narysowała mnie na bramce. Ale to jestem ja z łopatą, nie? Jak tam... O! No, jak tego, jak psa odkopaliśmy. Czyli mocne to dla niej było. Ten cały pies. To, że grób odkopaliśmy. To, że kogoś pochowaliśmy w ogóle. Co, ona się gdzieś tutaj schowała? Jejku, ona by pasowała do ekipy Freeza, nie? Zabawa w chowanego, te sprawy. Chodź tu, Clementine. Chodź tu, wariatko. Może za kanapą? Nie. No wątpię. Chyba, że wy kanapie. A, dobra, ja myślałem, że chcesz tutaj zerknąć, a nie, że będziesz odpoczywał. No przecież bym ci nie dał teraz odpocząć w tym momencie. Spójrz przez okno. O. Widzisz tam Clementine? Kogoś albo coś? O, tyle dobrze, ale jak nie ma jej na zewnątrz, to też dobrze. To oznacza, że jest w domu albo gdzieś daleko stąd. A jak ona poszła szukać rodziców? Ja pierniczę. Z dziećmi nigdy nie wiadomo. Dzieci są tajemnicze po prostu, jak właśnie Grey. Coś za dużo odwołań do tego Greya mam. Masakra, Janeczku. W ogóle porównanie dzieci do Greya, za to już jest naprawdę to już są złe myśli. Muszę je wyrzucić. Nie ma na to czasu. Dobrze. Ej! Na użycie zlewu jest zawsze czas. Tak jak na siku. Przecież nie spędzimy nad myciem rąk, nie wiem, 20 minut. To jest 15 sekund. Co jest? Just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Dobra, pomóż mi znaleźć Clementine. Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? No pomóż. Last I saw she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around. O nie. Why don't you go bug them? Była z Benem chyba. Ja pierniczę, no to straciliśmy Clementine, jak była z Benem. I don't care about that. I just want to find Clementine. Dobra, czyli nic tu nie oglądamy, tak? Nic tu nie oglądamy. Drzwi do sypialni. A zerknę. Bo coś czuję, że tu... A nie. Dobra, tam przeszliśmy przez łazienkę, tu sypialnię, czyli to są połączone ze sobą pokoje. Clementine? Okej, drzwi do sypialni, a tu kolejna sypialnia jakaś. To nie ta, w której byliśmy. Everything okay in there? We're fine. Just leave us alone and let the doctor work. A okej, tam jest lekarz. Te takie dźwięki były dziwne, ja nie wiedziałem, że tam jest lekarz, że tam coś się dziwnego dzieje. Drzwi na strych, no raczej na strych nie weszła. Chociaż... No i ja pierniczę i nie chcę, że wszedłem tam. Dobra, gościu. No jak... Nie, skoro nas tutaj los wysłał, to może albo spojrzymy przez okno, albo wejdziemy na strych. Jest tam? Powiedz mi, że ją widzisz. To dobrze, to może i nie ma na zewnątrz. Drzwiczki na strych. Clementine! Nie ma. Czyli góra cała przeszukana. Na górze jej nie ma. No to musi być na dole. Clementine! Dawaj, schodź. Wariacik. Mam nadzieję, że ten Ben jej nic nie zrobił, nie? O. Kenny. Widziałeś Clementine? Oh, hey, you made it back. O, a ten cały wypity. Matko, co tu się dzieje? Czemu oni nie pilnują Clementine? Co oni tak imprezują sobie? Found it. First good thing that's happened since. Hey, take it easy. Dobra, tylko go nie obrażaj, nie wiadomo co, jak się zachowuje, jak jest. Ej, czekaj, czekaj. Czy to nie, to jest jakaś symulacja. Ja mówię tylko go nie obrażę. Chciałem na spokojnie do niego podejść, bo nie wiedziałem jak się zachowuje, jak wypije. A ten, po tym jak na spokojnie do niego podszedłem, agresywny się stał. No dzięki wielkie, ziomek. Uspokój się, gdzie jest Clementine? To jest dla nas najważniejsze. No masz rację, masz rację. Ale nie tylko łodzian człowiek żyje, mamy nogi, możemy pójść dalej. No, to akurat tak. To jest bardzo zły czas. O! A jednak, Ben. Widzę to spojrzenie, widzę. No! Dobra, dobra, ty jesteś młody. Ty już pewnie nie jednego łyka zabrałeś. Już pewnie jesteś poskładany. Powiedz mi, gdzie jest Clementine? Damn if I know. Gotta be around here somewhere. Naprawdę? Ben, no znowu mnie zawiodłeś, nie gadaj. Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse, and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic, and things got kind of crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? Don't be sorry. Just tell me where the hell she is now. No powiedz. Think she went out to play in the backyard? On her own, with no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. Czemu ona to robi? Dlaczego ona poszła bawić się na podwórko? Jeśli tak rzeczywiście zrobiła, to matko, co jest z tymi dziewczynami? Clementine? Clementine! Mówi się, że dziewczyny szybciej dojrzewają i w tym wieku właśnie jak ona ma tam 8 lat, nie? 9? No to dziewczyny są takie elokwentne i tak dalej, jak chłopcy. Włócznia, śmietnik. Natomiast co ona robi? Ona się zachowuje jak właśnie, jakby była chłopakiem, a nie dziewczyną. Może tu jest? Halo, te drzwi są otwarte, zamknięte? Dobra, czyli nie ma tutaj. Spójrz. Co jest? Co się stało? Tam ktoś jest w środku? Matko. A jeśli to są starzy tego chłopaka, co był na tym, na strychu? Powolutku otwieraj. Powolutku. A to ty! Jak ty tam się dostałaś? Co ty? W ogóle... Co ty tu robisz? Teraz należy jej się porządny ochrzan. Co to za prowadzę poszukiwania? Z broni nie potrafiłeś strzelać, zombiaki są wszędzie. Co to ma być? Widać, że nie moja krew. Łódź! O matko! Naprawdę łódka była w szopie, co ty gadasz? Holy shit. Ja... No i co z tego, że przekleństwo do... Kurde, popatrz na tą łódź. O, i Kenny wraca do żywych. No, za kilka godzin wróci, bo jakby, no, to jest przyczyna. Ale jest łódka. Tylko dokąd my popłyniemy, jak pewnie wszędzie są zombiaki? I co da nam taka łódka? Mała łódka i tyle osób na niej. Chyba, że wyrzucimy Bena. Bardzo chętnie. O, udało się uleczyć Omida? Lekarzu? Tak czy nie? W ogóle ta kobieta, ta z tyłu, ta w czarnych włosach, ma podobną twarz jak Ben. Dlatego jej może nie ufam. Omid's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound, but he's got a real infection. O kurde. Running a fever. Without antibiotics, Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? No nie wiem, nie wiem. Jesteś taka bezczelna wobec mnie. Will? I co? Działa? You want the good news or the bad news? Let's get the bad news out of the way first. Co się stało? She's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. A znaleźć akumulator będzie ciężko. That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Sobie z benzyną podobnie. Szkoda, że akcja tej gry nie dzieje się w Arabii Saudyjskiej, bo by było łatwiej. Trzeba wyjść na ulicę. That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourself. Możemy spróbować w innym mieście, chociaż tam pewnie sytuacja jest w miarę podobna. Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try. If there are people left in the city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man? Might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. Może wyślijmy tam zwiad, wyślijmy tam Bena. Chociaż on nas pewnie sprzeda. Nie wiem, czy negocjacje są najlepszym rozwiązaniem, ale z tych trzech jedyne rozsądne, no bo walczyć z nimi, jak mają wszystkie zapasy, jak mają samych zdrowych ludzi, samych byczków, bo wszystkich tych niezdrowych i słabych wyrzucają, no to będzie ciężko. A wkraść się tam, no tylko chyba ta kobieta mogłaby to zrobić. O, mamy mapę. Ty, to może się uda. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath. Ale to by było boskie. Grab what we need and get out before they even knew what hit them. Okay, that's not bad. That's better. I thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. No, to niestety Bena nie możemy zabrać ze sobą, jak chcemy współpracować ze sobą. Lekarstwa. Kurde, jak mają wszystko, to musimy tam pójść. O. I've seen them carrying all kinds of stuff into that old Catholic school off the town square. No, ale pewnie zabezpieczają to miejsce bardzo mocno. Jestem ciekaw, ile z nas umrze. I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance. I oby to był Ben. Than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Idziemy tam. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? No, jakby innego wyjścia nie mamy. Tym bardziej, że nasza drużyna jakby nie chce negocjować z tamtą ekipą. No, dodatkowo, skoro oni mają wszystko, no to wątpię, że będą chętnie negocjować. Bo co im możemy dać od nas? Bena? Za Bena to jeszcze byśmy musieli im zapłacić, żeby oni w ogóle chcieli go przyjąć. Dobra, Clementine. A ta znowu się nie słucha, no. Kochana, jakby mamy budować jakiekolwiek relacje, zaufanie i tak dalej. Jak ja ci daję zadanie, a ty w ogóle nie spełniasz tego zadania. I to kolejny raz. Jakbym miał liczyć na palcach jednej ręki, to by mi nie starczyło ręki. Nie starczyło palców. I can't lie to you, Clem. Yeah, it's gonna be dangerous. But it's the only way to get the things we need to make Omid better. Zostań tu, błagam. Chociaż raz się posłuchaj mnie. Chociaż raz. Okej? Ja też tego nie chcę. Dlatego nie chcę, żebyś szedł z nami. Zostań tutaj. Błagam. Albo gdzieś się zaszyj, nie wiem, gdzieś pójdź. Co? And you said I'm a big help, remember? Oh, matko. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? No, niekoniecznie. Where I'm going, it's just too dangerous for children especially. Oj tak, tam wszystkich dzieci się pozbywają. Clementine, kurde, nie chodź ze mną, błagam. Nie. Obym nie mógł teraz zadecydować. O matko. I to są trudne decyzje, no bo co? Ja jej mogę powiedzieć, nie idź z nami, ale ona i tak za nami pójdzie. Tylko nie pójdzie tak, że będziemy wiedzieć o tym, tylko będzie nas śledziła. A jak jej powiemy, dawaj, chodź, to wtedy ona umrze. Nie, no musimy jakby z troski o niej, chociaż tutaj też nie jest bezpiecznie, no bo Omid w każdej chwili może wykitować i zamienić się w zombiaka. Ty, no nie wiem co zrobić. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet and do exactly what you're told the whole time we're there. Chodź z nami. Okay, I'm gonna go get ready. Nie będziesz bezpieczna, w razie gdy się wycofamy, nie będziemy nigdzie wchodzić. Lepiej z nami niż z tym Omidem, który w każdej chwili może zamienić się w potwora. Jak Dawid podsiadło. A wtedy czuję, że choć jest, a tak naprawdę nie ma go. O, ten tam naprawia dalej łódkę. Jak tam nie ma co naprawiać, brakuje akumulatora i... Chyba, że zabierasz jakieś sprzęty ze sobą. To by miało sens, żeby na przykład odmontować ewentualne akumulator. Dawajcie, bierzcie, bierzcie. Ten poszedł jako pierwszy po jakieś narzędzie. Jak on i tak tego nie użyje, on ucieknie. O kurde. Ile nas jest? Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over, we're gonna have to make a decision. You're not serious. No na pewno my. Dzięki nam tu jesteśmy. Omida i tą laskę będzie można wyrzucić, ale nie mówmy im tego. O, a ci jeszcze będą chcieli z nami popłynąć? No i on przyniósł tą swoją dziewczynę. Ja pierniczę. Ta, może nam pomóc. Więcej gada niż robi. Lepiej zostawmy. Help us how? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. Okej. I know the layout. Okay. No to to się może przydać, rzeczywiście. Jazda. O matko, trochę się boję tej akcji. Kurde, taką drużynę pierścienia mamy. I jeszcze Clementine z nami idzie. Matka, jak jej się coś stanie, to ja się chyba poryczę. Ale z Omidem jej nie zostawię. Jak jej pozwolisz zostać w tym swoim bunkrze, spoko. Ale z Omidem nie. Chodź, Clementine. O! Ben, coś z tobą stało, że nagle dałeś mi jakąś siekierkę? To i tak nie zamarzę całej tej zrazy, którą mam do ciebie. Za to, co zrobiłeś, wszystko. Ojejku, i zaczyna się akcja. A Ben jak zwykle zostanie ze strachu. Szybko. Może niech Clementine'cu zostanie, nie wiem, na zwiadach czy coś. Nie ma potrzeby, żeby z nami wchodziła. Tak. Ty bądź uważna najbardziej. Idziemy. Matko, ale się cykam. Znając moje szczęście, podniosę ten włas, a tam będą ludzie, nie? Z karabinami na nas wycelowani. Dawaj. O! Jak to wygląda? A jeśli to są normalni ludzie i te legendy są po prostu plotkami? I co, nikt tutaj nie pilnuje? Ale fazę ja pierniczę. Kolejny protip, jak już macie swoją wioskę, apokalipsie, swoje miasteczko opanowane, zablokujcie wszystkie władze. O, jakie ma kurtki. Rozumiano. Muszę kliknąć, żeby szedł? A mogę po prostu pójść. I co, go zaraz ciućkamy? Może go tak obezwładni, nie zabijaj od razu. O. Co jest? On jest zombiakiem? Co jest? Co tu się stało? Jak? A jeśli oni tutaj wszyscy umarli i stali się zombiakami, wewnątrz się... Co? Wewnątrz wioski ktoś został zarażony i potem nawzajem się zaczęli zarażać. Matko! Uciekajcie szybko! Chyba, że to pułapka? Nie. Nie może być. Albo oni siedzą w środku szkoły. To też może tak być. Ja. To jest tak czy siak creepy. Trzeba uważać. Co jest? Ciszej, ciszej! Czemu wy tak wchodzicie z buta? Prawie roztrzaskaliście wszystkie te szyby. Ludzie, ogarnijcie się. Nic nie mówię. I'll take that as a yes then. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. No. Tak, akurat fakt. No, z jednej strony tak. Bo nie dobędą broni, nie będą strzelać do nas. I agree. So long as we don't let them box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Będzie dobrze, Ben. Come on. I think I know which way to head. Najwyżej poświęcimy cię jako mięso armatnie albo coś. Rzucimy jakąś cegłówką, wtedy wszystkie zombiaki pójdą w jedną stronę. Będzie dobrze. Trzeba tylko teraz uważać, żeby nikt nas nie zaatakował z przyczajki, nie? Żebyśmy nie zostali też zamknięci przez te zombiaki, okrążeni. Będzie dobrze. Okej, tutaj nie otwierać. Tam pewnie też nie ma zapasów. Dobra, pani uczennico. Gdzie by pani przechowała zapasy, gdyby trzeba było? Tutaj? Wątpię. Just keep moving. Tak, no idźcie dalej. Czemu się zatrzymaliście? Ludzie, błagam. Okej. Okay. Tutaj. Co tutaj jest? Jakiś magazyn, aula? Czy o co chodzi? Co tam może być? Ale się cykam. To się nie skończy dobrze. Wygląda czysto, ale czy jest czysto? Ojeju. Chyba jest, bo jest cicho. Spokojnie. Jak idziemy całą drużyną, nikt nie jest uzbrojony, nikt nawet nie trzyma siekierki. Wszyscy po prostu idą sobie ręce w dół. I co, tutaj niczego nie ma? Nie, a tam jest plan narysowany na tablicy, zobacz to. Broń, o! Okej. O, zamknięte. Ale to wyważ to jakoś siekierką, rozwal, nie wiem. To są zwykłe drzwi. Okej, tutaj plan mają namalowany. No to będziemy tutaj wiedzieć, co gdzie mają. Co gdzie mieli. Gdzie zaczynamy? Zobaczmy. O, no. O, okej. Tutaj to znaczy gdzie? O, jest napisane? Just give me a sec. Motor pool. Any idea where we could find a battery? Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. Motor pool, paliwo. Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Okej, czyli w tamtym miejscu, w tym jeszcze leki. Right here, nurses station. They were using it as a medical facility. Okej, czyli najpierw chyba trzeba będzie zdobyć leki. Ej, właśnie. Skąd ty to wiesz? Spuściła wzrok. Chyba kłamie. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. Oj, zdobyć broń też będzie dobrze. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. O, dobrze. Mamy najlepsze wsparcie. Ona najlepiej się bije, ona najlepiej wie jak uciekać i tak dalej. A Clementine znowu zostaje z Benem? Ja pierniczę, Clementine, błagam. Tym razem Zostań tutaj, po prostu zostań, nie ruszaj się nigdzie. Ty pilnuj Bena, nie on ciebie, na odwrót to zróbmy. Zostań z Benem, błagam. Chociaż to się źle skończy, zawsze jak zostawiamy go z nią, no to się źle to kończy. O, a ten jak tam sprawdza, czy można wyjść? Po prostu nasłuchuje? Liże klamkę, o co chodzi? Co, on jest tiktokerem, że robi teraz ten challenge taki co był popularny? Że liżesz produkty? Swoją drogą mega chamstwo. No, dobra. Clem i Ben najgorzej, no to nie jest Dream Team. Ale że oni zostawili tutaj to wszystko, nie? Te telewizory, książki, te dywaniki dziecięce w pokoju dowodzenia. Przecież powinni to przerobić jakoś. Co tu mamy? Mega dziwne. Mega dziwne, że to zostawili, ale dobra. Idziemy, otwórz drzwi. A gdzie jest ta nasza ziomala? Co jest z nią? Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Jakie zasady panują? Wszystkie choroby i kwestie wymagane na przebywanie dzieci poniżej 14 roku życia. O kurde. Wydaleni z kim nie mają prawa powrotu pod żadnym pozorem. Okej, ale jakby nie zabijali tych ludzi, którzy... Chyba. Którzy nie mogli być w Crawford. No to jest chamstwo, że wyrzucali, ale jak nie zabijali, no to w miarę... Wydaje mi się, że tutaj za tymi drzwiami może być ktoś, kto... oczywiście już umarły, ale może być ktoś, kto ma klucze na przykład do tych szafek. Albo do tamtego pokoju z bronią, nie? Łuski po nabojach. Ty, to oni strzelali się z kimś. To kto w takim razie zamknął tych umarlaków tam w pokoju? Kto? Tutaj to samo. W jaki sposób to zrobili? Tam musimy teraz pójść, wyjście na uliczkę, chyba tak. Ale creepy miejsce. To ja już chyba wolę być w lesie. Więcej jakby ścieżek do ucieczki. Gdzie Molly poszła? Ona znowu gdzieś już pobiegła? Co jest ze mnie tak? Ona pewnie już tutaj będzie. O. Jeden zombiak, no to nieźle. Nie krzycz tak, gościu. Jedzie ją po prostu poszukać. No to chodźmy tędy. Co tutaj jest? Znak jakiś. Dobra. Złodzieje karani będą śmiercią. Nie, jak ktoś mignął za nami. Jakiś skrytobójca, ja pierniczę. Usiądź sobie tutaj, błagam. Nie rób niczego głupiego. Osiadamy tutaj i tu sobie usiądziemy i już się nie ruszamy. Czekamy na Molly. Matko, jak ja się boję. Właśnie to jakiś morderca? Jeśli on chce mnie zabić. Oj tak, miśki, pyśki. Wy już wiecie o co chodzi. Ja wam dziękuję ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a w kolejnym dowiemy się, kto to jest i być może znajdziemy warsztat. Oby. I oby Ben umarł. Trzymajcie się.